Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. I tu pani Marta Grzywacz. Ciekawe, czy to ta pani Marta Grzywacz, którą poznałem, która była kiedyś dziennikarką telewizyjną, ale to może zbieżność imienia i nazwiska. Pani Marta Grzywacz pisze tak. Drogi panie Stanisławie, jakie jest pana zdanie odnośnie działalności ojca Tadeusza Rydzyka? Szczególnie interesuje mnie ocena uczelni, której miał pan okazję nieraz gościć, jak i samego radia oraz telewizji. Z góry dziękuję za odpowiedź, serdecznie pozdrawiam. No ja uważam, że nie wiem, czy ojciec Rydzyk się na mnie nie obrazi za to, ale ja już kiedyś to mówiłem i pisałem. Jest pewne podobieństwo między ojcem Rydzykiem i redaktorem Michnikiem. Adam Michnik próbował kiedyś tam w polityce działać, był posłem i tak dalej, znaczy taką działalność partyjną prowadzić, ale bardzo szybko zrozumiał, że nie tędy droga, że w polityce to on tam wiele nie zwojuje. Tak zresztą jak każdy. Natomiast znacznie większy ciężar gatunkowy będzie miała dla niego działalność w sferze formowania umysłów ludzkich. No i dlatego machnął ręką na tam działalność partyjną, skoncentrował się na redagowaniu Gazety Wyborczej i rzeczywiście ma spory wpływ na to, co część przynajmniej społeczeństwa polskiego myśli, a zwłaszcza mikrocefale. I ojciec Rydzyk tak samo myśli. Moim zdaniem myśli tak samo, że najważniejsza jest nie tam żadne godności, splendory i tak dalej, tylko najważniejszy jest rząd dusz, czyli formowanie młodego pokolenia. I temu celowi służy między innymi ta szkoła, bo w tej szkole, ja tam miałem z nią kontakt, bo tam miałem zajęcia ze studentami, zresztą bardzo ciekawa młodzież, no i w tej szkole są właśnie formowani ludzie, którzy później będą formować opinię publiczną innych, bo to jest szkoła dziennikarska. W związku z tym uczy młodych ludzi, jak się oddziałuje na opinię publiczną. Moim zdaniem to jest bardzo dobra rzecz, bo dzięki temu mamy pluralizm. I myślę, że wskutek tego ojciec Rydzyk jest tak bardzo znienawidzony przez Żydowską Gazetę dla Polaków, bo słusznie upatruje w nim konkurenta. No i tak samo Radio Maryja i Telewizja Trwam. No, z punktu widzenia lobby żydowskiego w Polsce byłoby najlepiej, gdyby Polacy nie mieli innego środka wyrazu, tylko tam musieliby, jak to poeta pisze, chlipać znaje fraje swą intelektualną zupę. A tu ojciec Rydzyk oferuje inne dania, no i wielu ludzi z tej możliwości korzysta. Ja w ogóle uważam, że w tej działalności takiej medialnej to najważniejszy jest pluralizm, żeby widz, czytelnik, słuchacz mógł zapoznać się z rozmaitymi opiniami, no i wtedy sam wybierze tę, która mu najlepiej odpowiada. Pan Darek Feller. Szanowny panie Stanisławie, czy czytał pan książki doktora Dariusza Ratajczaka? Jeśli tak, to jak je pan ocenia? Czy zastanawiały pana kiedyś okoliczności śmierci tego autora? Z góry dziękuję za odpowiedź. No, jedną książkę czytałem. Właściwie to nie była książka taka, no jego oczywiście, jego autorstwa, ale to była taka rekapitulacja poglądów tak zwanych negacjonistów Holokaustu, rewizjonistów Holokaustu. Dariusz Ratajczak był wykładowcą akademickim, no i tę książkę napisał po to, żeby studentów zapoznać z opiniami tych ludzi. Uważam, że to była powinność wykładowcy akademickiego, tymczasem ze strony idiotów utytułowanych spadła na niego fala krytyki z tego powodu. No i on został pozbawiony prawa nauczania.
Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, bo o ile pamiętam, to jego ciało znaleziono w samochodzie zaparkowanym na parkingu przy jakimś supermarkecie. Więc najpierw musiał tam już nie żyjąc chyba zajechać i dopiero tam już, że tak powiem, zakończył swoją ziemską wędrówkę. Prawdopodobnie ktoś mu w tym pomógł, ale o ile mi wiadomo, śledztwo nie przyniosło żadnej odpowiedzi na te wątpliwości. Pan Andrzej Kowalski. Witam pana, panie Stanisławie. Lewa strona cały czas żąda rozdziału Kościoła od państwa. Załóżmy, że do tego doszło, więc w związku z tym powinno mieć się wybór rodzaju ślubu. To znaczy, jeśli para chciałaby pobrać się tylko w kościele, to powinno być to tylko i wyłącznie w kościele. W obecnym stanie prawa można wziąć ślub cywilny bez kościelnego, natomiast nie można wziąć kościelnego bez cywilnego. Ja jako osoba wierząca chciałbym wziąć tylko i wyłącznie ślub kościelny. Choćby z racji, że cywilny jest umową dość niekorzystną dla mnie jako mężczyzny. Co pan o tym sądzi? Pozdrawiam i życzę zdrowia. No, mogłoby tak być. Mogłoby tak być, ale problem polega na tym, że państwo, no, jakby powiedzieć, zmonopolizowało prowadzenie aktów stanu cywilnego. I pod tym pretekstem państwo wymusza również, zmusza również tych, którzy zawarli tak zwane małżeństwo kanoniczne, do zawarcia małżeństwa cywilnego, kontraktu cywilnego, bo to jest podstawą, to jest właśnie podstawą do wpisania małżeństwa jako małżeństwa, co pociąga za sobą konsekwencje prawne, bo małżeństwo kanoniczne z punktu widzenia prawnego nie jest do końca traktowane jako małżeństwo, tylko jako coś w rodzaju takiego konkubinatu. Chociaż no, niby jest uznawane, bo przedtem to w ogóle nie było uznawane, teraz jest uznawane, ale no, jak powiadam, zmonopolizowanie prowadzenia aktów stanu cywilnego taką sytuację wymusza. Ona nie jest konieczna, bo kiedyś akta stanu cywilnego prowadziły parafie i nic złego się nie działo. Nawiasem mówiąc, nawet działo się, miało to plusy dodatnie swoje. Mianowicie, jak powiada Stanisław Cat-Mackiewicz, na dalekich kresach wschodnich Polski, w zakrystii, tam gdzie się sporządzało, czy w kancelarii parafialnej, tam gdzie się sporządzało akta stanu cywilnego, państwo polskie już nie istniało, ale te akta stanu cywilnego sporządzało się pod portretem ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta. Także miało to, jak powiadam, swoje plusy dodatnie. Pan Kamil Warsawicz-Warzycha. Szanowny panie Stanisławie, dziękuję za odpowiedzi na moje poprzednie pytania. Oto kolejne. Co pan sądzi o środowisku preppersów? Jezu kochany, a co to takiego? Nie mam pojęcia, co to są preppersi. Mam nadzieję, że to nic złego, bo ja już nie nadążam za tymi subkulturami. Także nic nie sądzę, po prostu nie wiem, kto to jest. Zaciekawił mnie pan, muszę to się dowiedzieć. Czy po uwolnieniu gospodarki polskie firmy mogłyby konkurować z zagranicznymi czymś więcej poza ceną? Mogłyby. Dlaczego? No, polskie firmy moim zdaniem mają, a przynajmniej powinny mieć lepsze rozeznanie rynku polskiego, gustów polskich konsumentów, no i obyczajów, jakie tu panują. Także to by była ich przewaga, nie tylko cena. No i jakością można konkurować. Na przykład z lalki się możemy dowiedzieć, chociaż no jest taka książka, powieść o polskim kapitalizmie, że na przykład Stanisław Wokulski, czyli przedsiębiorca polski, miał towar znacznie lepszej jakości niż żydowska tandeta.
a tutaj właśnie no, krajowych, ale cudzoziemców jednak. Więc widać było, że Stanisław Wokulski między, nawet w tym miał swoją przewagę. Także nie powinniśmy się bać takich kontaktów pod warunkiem, że funkcjonują i polscy przedsiębiorcy, i przedsiębiorcy zagraniczni w identycznym reżimie prawnym, bo jak nie, a no to oczywiście państwo wtedy polskich przedsiębiorców zwalcza. Andrzej Pi. Czy Polaków stać ekonomicznie na polską odrębność narodową, czy wolą zbierać sparagi? Olbrzymia Polonia z USA jest dowodem historycznym. No, Polonia w Stanach Zjednoczonych nie zbiera szparagów, o ile mi wiadomo. Są tam ludzie, którzy pracują jako pracownicy najemni, ale jest bardzo wielu ludzi, poznałem takich, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwa i często są to ludzie bardzo zamożni. Więc to nie, jakby tu powiedzieć, nie dlatego, że Polaków na odrębność ekonomiczną, narodową nie stać, tylko przyczyna jest inna. Dlaczego zbierają szparagi w Niemczech? Dlatego, że narodowy potencjał gospodarczy w Polsce został przez ostatnie 30 lat bardzo skutecznie zablokowany. I jeżeli chcemy wybić się na odrębność ekonomiczną, odrębność narodową, to pierwszym krokiem powinno być odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego. Obiektywny Tomasz. Panie Stanisławie kochany, jak pan myśli, czy Paweł Kukiz, idąc do polityki, chciał oszukać ludzi i zrobił to z premedytacją, czy raczej ktoś wywarł na nim presję, aby odszedł od wybranego przez siebie kursu? Pytam dlatego, bo w 2015 roku namawiałem rodzinę i znajomych do głosowania na Kukiz 15. Teraz, gdy namawiam ich do głosowania na Konfederację, śmieją się ze mnie, że przecież też kiedyś tak zachwalałem Kukiza i co? No, ja nie wiem, bo ja nie znam osobiście pana Pawła Kukiza, w związku z tym on mi się nigdy nie zwierzał. Natomiast dopuszczam taką myśl, że w pewnym momencie mógł dopuścić sobie do głowy, że on może tutaj odegrać jakąś wielką rolę polityczną. No i ciekawa rzecz, że wielu ludzi tę jego wiarę musiało podzielać, no między innymi i pan, skoro pan zachęcał innych, żeby... Ja, no, nie, znaczy, ja tej wiary nie miałem, bo no, to, że pan Paweł Kukiz jest utalentowanym takim estradowym pracownikiem, no to nie znaczy, że... Tym bardziej, że jak się zorientowałem w tym, co on mówi, zwłaszcza na temat jednomandatowych okręgów wyborczych, to no, doszedłem do przekonania, że on przypisuje tej reformie systemu wyborczego skutki, których ona nie może przynieść. Więc no, dałem sobie, że tak powiem, spokój z panem Kukizem. No a tym, którzy się z pana śmieją, że pan teraz im tu zachwala Konfederację, no to niech, to ja bym doradził, niech przeczytają program Konfederacji, który jest znacznie bardziej zaawansowany niż program pana Kukiza, zwłaszcza z 2015 roku. Drugie pytanie. Czy można zakładać, że Bill Gates i jemu podobni, jeśli naprawdę planują depopulację, robią to w oparciu o wiedzę, której my nie mamy, a którą byśmy mieli, moglibyśmy zrozumieć, a nawet zgodzić się w jakimś stopniu z ich intencjami. Popuszczę tutaj wodze fantazji. Ostrzeżenie od obcej, dużo bardziej rozwiniętej cywilizacji, że jedynym ratunkiem dla naszej planety jest znacznie zmniejszenie populacji. Podałem taki przykład, aby płynnie przejść do trzeciego pytania, no to zaraz.
Otóż ja nie sądzę, żeby Bill Gates się kontaktował z kosmitami. To pani Barbara Labuda, która w swoim czasie tam była związana z sektą Antrowis, to ona tam na miotle latała na inne planety, zdaje się na planetę Mirinda i potem nawet wracała, co jej nie przeszkadzało pełnić funkcji ministra w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego w sposób nie zwracający niczyjej uwagi. Nie, ja myślę, że Bill Gates, podobnie jak wielu innych ludzi, na przykład jak Adolf Hitler czy Józef Stalin, ma pewien pogląd na to, jak ulepszyć świat. No i on uważa, że zresztą nie jest odosobniony w tym, uważa, że świat będzie lepszy, jak się zmniejszy ludzką populację. Hitler uważał, że świat będzie lepszy, jeżeli się z niego wyeliminuje Żydów, niewłaściwe rasy, a Józef Stalin uważał, że świat będzie lepszy, jak się wyeliminuje z niego niewłaściwe klasy. Także to akurat Bill Gates pod tym względem nie jest oryginalny. Natomiast no, myślę, że te jego idee, podobnie jak idee Adolfa Hitlera czy Józefa Stalina, mogą się okazać bardzo niebezpieczne. Więc myślę, że lepiej by było, gdyby on nie mógł tych swoich inżynierii społecznych realizować, nawet za cenę taką, że ktoś by mu strzelił w łeb i, że tak powiem, te złote myśli by umarły razem z nim. Trzecie pytanie. Czy jako chrześcijanin, osoba wierząca, dopuszcza pan myśl, że nie jesteśmy sami we wszechświecie i gdzieś indziej też może istnieć inteligentne życie? Dziękuję za odpowiedź i życzę dużo zdrowia. A dlaczegoż to chrześcijanin miałby nie dopuszczać takiej myśli? Jest taka powieść Marka Twena, czy raczej nowela, jak to jeden z jego mościów takich, tam właśnie chrześcijan, trafił do nieba. No i tam pytali go, skąd tam biurokracja niebiańska pytała go, skąd właściwie on jest. On nie potrafi ich zrozumieć. I wreszcie im powiada tak, ja jestem z tego świata, który został zbawiony przez Chrystusa. Na co ten biurokrata niebiański, ten strażnik się ukłonił, mówi, liczba światów zbawionych przez niego jest znacznie większa niż tam coś. Więc nie sądzę, mnie w każdym razie jako chrześcijaninowi nic by to nie przeszkadzało. Co więcej, byłoby ciekawa taka konfrontacja, co na przykład przedstawiciele tej obcej cywilizacji, czy mają jakąś religię, a jeżeli mają, to jaką? A jakby mieli podobną do naszej, no to co wtedy? Także to wcale nie ma tutaj kolizji, moim zdaniem. I pan Paweł Lipka. Szanowny panie Stanisławie, wraz z pozdrowieniami przesyłam kilka krótkich pytań. Kiedy już powstanie cudowna szczepionka na koronawirusa? Czy dobrowolnie chciałby się pan zaszczepić? Ja mam wrażenie, że ja na to pytanie już odpowiadałem. Przy jakiejś okazji, no nie chciałbym, dlatego że ta szczepionka, no ci, którzy testowali tę szczepionkę, to tam bardzo ciężko to przeżywali. Ja nie wiem, czy ja bym z uwagi na to, na swój wiek i na no, chorobę wieńcową, nie wiem, czy bym przetrwał taki eksperyment, więc na wszelki wypadek i tak już dużo życia mi nie zostało, w związku z tym wolałbym je przeżyć w miarę możliwości, tak bez żadnych takich cudownych, że tak powiem, dodatków. Czy słyszał pan, drugie pytanie, czy słyszał pan o tym, że szczepionka Pfizera musi być podana dwa razy? No to na pewno odpowiadałem na to pytanie i daje odporność tylko na rok, podobnie jak szczepionki na grypę. No słyszałem o tym. I wreszcie trzecie pytanie. Woli pan samotność, książki, pisanie, rozmyślanie, czy towarzystwo, biesiada, dobra rozmowa, serdeczny śmiech? No jedno i drugie. Jedno i drugie. No jak piszę na przykład, czy czytam, bo jak rozmyślam, to nie, ja to nie lubię tak rozmyślać. Raczej, jak to się mówi, mam umysł dyskursywny.
I jeżeli z kimś rozmawiam, zwłaszcza kiedy muszę go przekonywać, to przychodzą mi wtedy do głowy rozmaite takie argumenty i pomysły, które być może nie przyszłyby mi do głowy w trakcie samotnego rozmyślania. Ja w ogóle tam niektórzy, nie potępiam ich za to, bo tylko ich nie rozumiem. Niektórzy na przykład mówią o medytacji. No niektórzy nawet daleko się posuwają, tam medytacja transcendentalna, że to ona ma taki walor, że tam właściwie rzeczywistość zmienia, no to ja mam jedno takie chamskie pytanie. Czy ktoś słyszał o tym, że inny jakiś medytant sobie wymedytował $1 000 000? Jak nie, to znaczy, że to tam funta kłaków jest niewarte i te wszystkie opowieści też. Natomiast cenię sobie bardzo biesiadowanie, życie towarzyskie. Ubolewam nad tym, że pod pretekstem zbrodniczego koronawirusa, takich ograniczeń życie towarzyskie doznaje. Bardzo nad tym ubolewam i brakuje mi tego. Proszę Państwa, no to nie jest optymistyczny akcent, ale mam nadzieję, że kiedyś ta epidemia zbrodniczego koronawirusa się skończy. Czy potem będzie można jeszcze kontynuować życie towarzyskie albo życie w ogóle? To tego jeszcze nie wiemy. To jest przed nami zakryte. W związku z tym można tutaj użyć uniwersalnej takiej zastawki, że dopóki nie padnie salwa, niech nam humory dopisują. I na tym kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia przy cykielu następnym.